Witajcie. Dzisiaj chcę Wam pokazać nową halę, jaką buduje tutaj nasz sąsiad, też rolnik, Bjane. I to jest taka typowa duńska hala, którą widzieliście nie raz na filmach, ale jedną przed chwilą skończył budować i drugą jest w połowie. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda w połowie budowy. To jest ta jedna skończona, a to jest druga, do której zaraz podejdziemy. I w tej pierwszej trzyma maszyny i ma też słomę. I tu ma obok spalarnię, która ogrzewa obok dom. I tamtą rurą, którą widzicie, co łączy budynki, jest transportowana słoma, która jest rozdrobniona już przez to urządzenie rozdrabniające, przez tego tomahawka takiego w środku. I tam wejdziemy i też Wam pokażę. Czyli wrzuca 3 bele na tydzień i ma ogrzany dom, garaż, wszystko. Mamy teraz 5 grudnia. Taka informacja, jeżeli chodzi o te płyty elewacyjne, to one przyjechały z Polski, mi mówił. Czyli producent tych płyt jest Polski. Blacha, blacha i wełna w środku. Tą starą wiatę będzie zdemontowywał. Szkoda jej, bo też fajna. Ale powiedział, że idzie do rozbiórki. Także widzicie, przeważnie jest stosowana blacha na elewacji bez ocieplenia, a tutaj Bjane dał sobie już z ociepleniem. No i tu fajnie, że to polski produkt. Tutaj woda kapie, zawija się, idzie w dół, nie zacieka. Fajnie, fajnie zrobione. Tam Bjane ma zrobione już drzwi, tutaj też będą 3 pary drzwi, tam będzie stał New Holland. Kombajn New Holland, zaraz Wam pokażę. Dużo świetlików jest zrobionych. Dużo pracy ma tutaj jeszcze do zrobienia. Powiem Wam, jaka cena jest tej hali. No nie wiem, jaka jest jej powierzchnia. Zaraz zmierzymy tak na oko. Ale cena hali to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, czyli 20 na tym masztem sobie wrzuca belę tam na ten taśmociąg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Czyli jakieś 20 na 40, czyli 800 metrów kwadratowych. Piękny budynek. Nawóz też już kupił, bo cena nawozu skoczyła. Pokażę Wam ten cokolik tutaj. Tutaj będzie tynkował na równo i to jest wszystko z leka, czyli keramzyt. Bloczki keramzytowe u nas niestosowane, nie wiem dlaczego. Piękna konstrukcja. Bloczki keramzytowe pełne lub bloczki keramzytowe zalewowe. Aha, cena. Jeżeli dobrze pamiętam, 1 800 000 koron. No czyli przekroczyło to 1 000 000 złotych już, nie? A jeszcze jest do zrobienia ta podłoga. Marzyło mu się podniesienie tej hali o metr wyżej, żeby zrównać się z tym gruntem tutaj,
Także będzie musiał tutaj wybrać tą ziemię, zrobić dobry drenaż, żeby woda tu nie wchodziła. Ale to było 500 tysięcy koron więcej. Przerzucenie gruntu i utwardzenie. New Holland 8560, bardzo dobra maszyna. Idziemy teraz, pokażę wam tą drugą halę w środku. Tą maszynę, co słomę rozdrabnia. Tak to wygląda. To Bianę ma słomę. Też nasiona trawy uprawia. No i tą maszynę do rozdrabniania i podawania słomy. Kładzie 3 bele na tydzień. Inka Energy. No akurat nie jesteśmy w stanie pracy tej maszyny, bo tam się w kotle pali. Nie w piecu, bo piec jest kaplowy, w kotle. Nie wiem, czy dobrze trochę będzie widać. Ślimak na dole, co podaje. Rozdrabniasz widać. I dmuchawa zasysa to tą rurą tutaj i tam na zewnątrz do tego kotłowni, co wam pokazywałem. Może zaraz się uruchomi, poczekamy chwilę. Tutaj widać na dole odpady tego. Piach ze słomy, jak presa pick-upem podbierała. A tu Bianę TX. Bardzo dobry kombajn. Tu trzyma słomę i słoma z jego pól jest w stanie ogrzać jego dom i garaż. Cały rok tam powierzchnia jest chyba około 400 do 500 metrów kwadratowych. Ale wiecie, przy takiej maszynie nieważne, czy macie 200 czy 500, po prostu ogrzejecie i tak. Poczekam chwilę, bo chcę, żeby się włączyło. Odpalaj. Widzicie, została mu tylko kolekcja taczek, bo już nie używa. Tutaj mamy łańcuch podający. No, chciałbym złapać ten moment. O, dziękujemy. Widać, jak chodzi ślimak i rozdrabniasz. On po prostu ją nie rozdrabnia tak, wiecie, jak Tomahawk szarpie porządnie, tylko tak po trochu ten łańcuch tutaj podaje. Posuw jest naprawdę bardzo mały. Chyba go nawet nie będę widział. Pokaż. No widzicie, już się maszyna wyłączyła. Podał trochę słomki. Jeszcze podaje. No posuw jest bardzo mały, bo wiecie, to trzy baloty wystarczają na tydzień prawie. Tu mamy przekładnię kątową, co rozdrabnia. Zobaczcie prędkość obrotową tego wału. Nie wiem, może 200 obrotów na minutę, a Tomahawk wiecie, co robi na ciągniku, nie? 1000 obrotów i jeszcze może tam jest w Tomahawku przekładnia, nie wiem. Na górze i na dole. Ten ślimak na dole nie ma co robić. Jest wielki. Ale wy wszyscy rolnicy, co macie na przykład 200 hektarów w górę, nawet 100 wystarczy. I macie duży dom do ogrzania, albo nawet możecie też sąsiadów ogrzewać, pociągnąć rurę 200-300 metrów. I sąsiedzi będą wam płacić za ogrzewanie. Możecie takie coś sobie uruchomić, taką kotłownię z takim podajnikiem, rozdrabniaczem. Wrzucacie w poniedziałek rano 3 baloty. Nawet z nudów, co ty w tygodniu będziecie po jednym wrzucać. Taki fajny bobcat, jakiś mniejszy.
czy nawet teleskopem, turem i macie za darmo dom ogrzany. Ona na pewno też okrągłe baloty wciąga, bo dla niej bez problemu jest, co ona tu połyka. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek z wizyty na farmie Ubiane. I ta jego nowa hala. A niedługo będą na moim kanale 4 odcinki filmu z budowy mojej hali, czyli mojej wiaty na moje maszyny. To zobaczycie, jak daleko jestem od Biany. Myślę, że jakieś 50-70 lat. Zapraszam.